Czysta przyjemność. Akurat ten mecz jest po to, żeby pomagać. Pomagamy Zuzi w walce z chorobą. Chyba to akcja pomocy dla Zuzi, no i to jest kapitalna sprawa, tylko przyklasnąć. Świetne uczucie, naprawdę, świetnie się bawimy. Tym bardziej, że publiczność się dobrze bawi. Czujemy się jak na jednej wielkiej sportowej siatkarskiej rodzinie w szczytnym celu, więc naprawdę jestem przeszczęśliwy, że mogę tutaj być ze wszystkimi ludźmi. I z organizatorami, i z kibicami, i z zawodnikami zaproszonymi tutaj. No to jest sama przyjemność po prostu tak grać. Ja jakbym może wiedziała, że wezmę tutaj udział w ogóle w tym meczu, to zaprosiłabym wszystkich kibiców z Łodzi. Wspaniała sprawa, pomagamy, do tego dobrze się bawimy, także oby więcej takich eventów. Ja uwielbiam plażę, a atmosferę tutaj, ale jednak w hale czuję się trochę lepiej. Szczerze powiem, że jestem w szoku. Wczoraj wyjeżdżałem, jakby ktoś nam jakieś banery rozstawił. Chmury z prawej, chmury z lewej. Mieliśmy informację, że tam pada, tutaj pada. U nas ani kropla podczas meczu. Garden Party w wyśmienitej pogodzie, także naprawdę chyba faktycznie mieliśmy patronat z góry. Dziennikarz, który wypowiada się o siatkówce plażowej, komentuje ją, a nigdy nie wyszedł na piasek, nie ma prawa się na ten temat wypowiadać. Trzeba wyjść, trzeba się kilka razy przewrócić i tak dalej, żeby poczuć bluesa, jeżeli chodzi o tę trudną olimpijską dyscyplinę. Bardzo fajnie pooglądać zawodników grających na wysokim poziomie i dlatego tu przyjechałem między innymi. Ja jestem mega zaskoczona, tak pozytywnie. Wczoraj rozmawiałam też z organizatorem i po prostu duży szacunek dla tego, co oni tutaj zrobili, jak to zorganizowali. Też rozmawiałam z czeskimi parami, a oni mówili, że kiedyś by to tak u nas wyglądało. Ja myślę, że załączony obrazek pokazuje, że ta impreza wypaliła. Drużyny poziomem sportowym, zaproszeni goście, myślę, że to wypaliło. My oczywiście będziemy analizowali, żeby iść do przodu, żeby było coraz lepiej. Ale myślę, że naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, co tutaj się teraz odbywa.